Ubytek w warstwie ozonowej nie jest dziełem człowieka. Artykuł pochodzi z dnia 21.10.2023 z godziny 11.17, aktualizacja 21.10.2023, 11.50. Mateusz Tomiczek to napisał. Według specjalistów erupcja wulkanu na środkowym Pacyfiku w zeszłym roku doprowadziła do znaczącego uszkodzenia warstwy ozonowej naszej planety. Odkryli to eksperci badający tę erupcję, która okazuje się jedną z najpotężniejszych w znanej historii. No, przypominam, że jeszcze były wybuch, kurde, wulkanu Wezuwiusza, tam jeszcze tego tam właśnie, tego najpotężniejszego na tam, no jak ten, Boże, no Filipiny, coś takiego, Toba, wulkan Toba, wybuch wulkanu Toba był najpotężniejszy według mnie. Do erupcji Tonga, Hapai doszło 15 stycznia 2022 roku. W jej wyniku w powietrze wzbił się słup pyłu o rozmiarach 55 km, a do atmosfery trafiło około 150 milionów ton pary wodnej. Zaburzenia ciśnienia atmosferycznego spowodowane eksplozją odnotowano nad Warszawie i na Kasprowym Wejherku. Uczeni z Uniwersytetów Indiana i Stanford obliczyli wówczas, że energia tej erupcji była równa energii wybuchu 61 megaton trotylu. No to, czyli taka większa wersja bomby car, którą ZSR zdetonowało na kole podbiegunowym. Dla porównania, detonacja słynnej car bomby, o widzicie, według źródeł amerykańskich mogła wyzwolić energię do 58 megaton trotylu. Wpływ erupcji na cały świat. To właśnie wystrzelenie do atmosfery ogromnych mas zmieszanej, zmienionej w gaz, słonej wody, warstwa ozonowa naszej planety uległa naruszeniu, woda oceaniczna wchodząc w reakcję z lotnymi substancjami chemicznymi, jakie znajdują się w naszej atmosferze, ostatecznie powoduje rozkład cząsteczek O3. Już zaledwie 5 dni po eksplozji badacze wysłali do atmosfery wokół Honga Tonga balony meteorologiczne wyposażone w czujniki ozonu w atmosferze. Był tam nawet o 30% niższy od standardowego. No fajnie, fajnie. Duża utrata ozonu była wręcz spodziewana ponad miejscem erupcji. Jednak zaskakującym danych dostarczyły inne balony meteorologiczne unoszące się nad Pacyfikiem i Oceanem Indyjskim. Wygląda na to, że wskutek tej potężnej erupcji ziemska warstwa ozonowa jako całość zaburzenia około 5%. Czy warto się niepokoić? Dopiero co udało nam się doprowadzić do redukcji dziury ozonowej wytworzonej przez nasze własne działania, tak, stosowanie freonów i takich innych pierdół, a już klimat płata nam figla. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że naukowcy uspokajają, ponieważ 5% ubytku warstwy ozonowej nie jest niepokojące. No nie powiedziałbym, jeżeli pieprznie w nas potężna burza radiacyjna ze Słońca, która będzie miała biegun południowy, no to mam nadzieję, że ci naukowcy mają ubezpieczenie na Armagedon. O, dobra.
Niedobór ten powinien się bardzo szybko naprawić. W sposób zupełnie naturalny. No nie powiedziałbym, to pewnie zajmie 10 lat. Uczeni zaznaczają, że nieznaczne spadki wartości ozonu w atmosferze odnotowane dosyć często podczas rejestrowanych erupcji wulkanów. Mechanizm tego, w jaki sposób wulkaniczny aerozol niszczy O3, jest w dalszym ciągu przedmiotem badań specjalistów od chemii cząstek. Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dziękuję. Powiem wam szczerze, że piszcie w komentarzach, co na to sądzicie. No ale jest tu dużo racji.